Przebieg dzisiejszej konferencji myślę, że jest bardzo interesujący. Po pierwsze, my jako Powiatowy Urząd Pracy informujemy o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. My jako Powiatowy Urząd Pracy również realizujemy zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, ale w tym również osób niepełnosprawnych. W tym roku udało nam się również przygotować plan i nie tylko przygotować, ale realizować plan aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Myślę, że jest to najtrudniejsza grupa do aktywizacji, ponieważ często pracodawcy mają podejście do zatrudnienia w ogóle osoby niepełnosprawnej bardzo takie wstrzemięźliwe, a w stosunku do osób z niepełnosprawnością psychiczną w szczególności. Korzyści, które bezpośrednio są realizowane poprzez Powiatowy Urząd Pracy, to nie tylko korzyści finansowe, ale powiedzmy sobie również korzyści wizerunkowe. Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, ma chyba lepsze postrzeganie w społeczeństwie niż tylko te bezpośrednie korzyści finansowe. Dodatkowo, jeżeli pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne, realizując współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, ma możliwość na przykład wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, nie jest to mała kwota, to jest kwota około 40 tysięcy złotych. Właśnie osoby niepełnosprawne muszą mieć jakieś, trudno, użyję tego słowa, przywileje, jeśli chodzi o zatrudnienie. Nie mogą być rzucone na rynek pracy, na wolny rynek, na prawa wilczego kapitalizmu w taki sam sposób jak osoby w pełni sprawne. Muszą być dodatkowe jakieś bodźce dla samych osób i przede wszystkim dla pracodawców od strony państwa, od strony samorządu terytorialnego. Sądzę, że w tym momencie właśnie ta nasza konferencja dzisiejsza otwiera taki bardzo ważny w praktyce już konkretny, szczegółowy, bardzo ważny problem społeczny. Nie mówimy tutaj o, że każdy powinien mieć pracę, nie mówimy bzdur o tym, że to jest realne w dobie wielkiego kryzysu globalnego, państwowego i w dobie wielomilionowego bezrobocia. Nie mówimy o takich rzeczach. My mówimy, jak w konkretnych warunkach, tu i teraz, pomagać osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza, że tak naprawdę nie znamy dnia i godziny i każdy z nas może dołączyć do grupy osób niepełnosprawnych i również takiego wsparcia potrzebować. Co tutaj się dzieje, to znaczy taka konferencja na temat praw niepełnosprawnych, ja tak trochę dramatyzuję dla efektu, ale w tym, o czym ja mówiłem, można chyba mówić o takiej małej dyskryminacji wśród dyskryminowanych. To znaczy, o ile osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za siebie i jest to jedna osoba, o tyle, jeżeli rozmawiamy o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, czy o opiekunach osób niepełnosprawnych, to rozmawiamy co najmniej o dwóch istnieniach. I o tyle wydaje mi się, że ten problem jest bardzo ważny i że przy okazji organizowania tego typu konferencji należałoby go poszerzyć, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, ale również ich opiekunów. To tym bardziej wydaje się być zasadne, że przecież mamy duże deficyty na rynku pracy, mamy nadmiar pracujących, więc myślę, że wykorzystując tutaj część społeczeństwa do opieki, która i tak opiekuje się tymi ludźmi w sposób naturalny, moglibyśmy jakby załatwić kilka problemów jednocześnie. Stąd taki mój postulat, który się dzisiaj zrodził. Jesteśmy na konferencji, która ma mówić o promocji, więc tutaj może warto by było bardziej popatrzeć na te plusy, prawda? Ale są czasami, jak to się mówi, też plusy takie ujemne. No to więc tutaj kwestia właśnie przede wszystkim interpretacji prawa, prawda? I to, że te same przepisy są bardzo często interpretowane w różny sposób. Jest taki przepis, na przykład, który mówi o tak zwany efekt zachęty, prawda? Że pracodawca wtedy dostaje dofinansowanie na osobę niepełnosprawną, jeżeli jej zatrudnienie powoduje wzrost liczby pracowników w jego zakładzie. No i też jest to bardzo różnie interpretowane. Na przykład przecież pracodawca nie ponosi winy z tego, na przykład, że pracownik ulega wypadkowi poza miejscem pracy i staje się osobą niepełnosprawną i wtedy nie może korzystać z tych dofinansowań, prawda? To jest teraz, proszę pana, bardzo ta nowelizacja, na przykład jej jednym z plusów było to, że przywrócono możliwość do korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zakłada aktywności zawodowej, których organizatorem był samorząd. Nasze doświadczenie
doświadczenia, doświadczenia takiej współpracy z instytucjami zajmującymi się również problematyką osób niepełnosprawnych, takie wspólne działania, które między innymi do tej pory namawiały pracodawców do zatrudnienia konkretnej osoby niepełnosprawnej, chcemy pokazać, udostępnić, promować i te dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przenieść na szerszy grunt wśród pracodawców.